Wygląda na to, że jesteś takim artystą rock and rollowym, wręcz punkowym. Natomiast w twojej historii artystycznej, w twojej biografii artystycznej pojawia się też muzyka klasyczna. To nie było tylko, że trzy akordy, darcie mordy. No, mnie się to nie kłóci, wiesz, bo ja równolegle, słuchając całego tego rocka i jeżdżąc do Jarocina, chodziłem najpierw do ogniska muzycznego, potem do szkoły muzycznej, a ostatecznie też jestem absolwentem Akademii Muzycznej. Proszę bardzo. I ta muzyka klasyczna mnie zawsze też pociągała. Gitara klasyczna jako instrument, wiesz, potem akustyczna. Także właściwie całe lata 90. to ja głównie spędziłem na graniu klasyki. Był taki moment, że w ogóle sprzedałem gitarę elektryczną. Mhm, to ciekawe. Tak było. No i dobrze, i popatrz, jak to się... Jesteśmy w latach 90. I teraz tak, trochę historii. Rok 1998, powstaje Stowarzyszenie Integracji z Artystami Niepełnosprawnymi. Za chwilę startuje Festiwal Wolni od Zła. Jeszcze za chwilę łopata wbita i zaczyna się budowa Domu Muzyki. No i tu w tym momencie... ten koniec lat 90. ty poznajesz Andrzeja Emola Kowalczyka. To była postać dla ciebie wtedy już jakoś tam znacząca? Czy jak to było wtedy? Wiesz co, to była postać dla mnie raczej legendarna, na temat której słyszałem różne opowieści. Ja się dowiedziałem w ogóle o tym, że ktoś taki jest i że powstaje taka inicjatywa jak Stowarzyszenie do Muzyki od żony, a żona się dowiedziała z radia. I spisała na kartce adres, słuchając tej rozmowy z tym Andrzejem Emolem Kowalczykiem. Wiesz, że spisała adres, bo on proponował, że można wysłać, jeżeli są jacyś niepełnosprawni artyści, którzy by byli zainteresowani współpracą, jakimś uczestniczeniem w tym, to mogą wysłać swoje nagrania. I ja wtedy miałem nagraną kasetę właśnie z klasyką. No i wysłałem tą kasetę po prostu. I minął jakiś czas. Od tej pory, kiedy wysłałem tą kasetę, i zadzwonił telefon. Przypominam, że jesteśmy w latach, to był 99 rok, więc to jesteśmy w czasach, kiedy komórki i maile nie funkcjonują w powszechnym obiegu. Jest stacjonarny telefon, dzwoni jakiś facet i mówi: dzień dobry, nazywam się Andrzej Emol Kowalczyk, czy ja rozmawiam z Remigiuszem Szumanem? Ja mówię: tak. A on mówi: mamy tutaj twoją kasetę, mam taką propozycję, żebyś przyjechał do Mińska Mazowieckiego i wykonał recital. A ja mówię: ale jak, ale gdzie, ale co, jak to będzie? No mówi: no tego dnia wsiadasz w autobus pod domami centrum, wysiadasz w Mińsku, ja cię odbieram, ale co dalej? Nic się nie martw, wszystko będzie dobrze. No i tak się zaczęła wielka przygoda z Domem Muzyki. I to jednocześnie wejście w nowy wiek, prawda? Bo to już lata 2000 się zaczęły. I tak się zaczęła ta przygoda, która trwa do dziś. I jednocześnie twoje przejście następuje trochę do innego świata dźwięków, prawda? Jesteś w dalszym ciągu, bo wspominałeś o klasyce, ale jesteś jakby jeszcze dalej trochę od rock and rolla i pojawiają się poetyckie teksty i inna zupełnie muzyka, inny świat dźwięków. Właśnie, jak to się stało? To się stało tak naprawdę równolegle w latach 80., kiedy się zakochałem w dziewczynie, obecnej mojej żonie, i napisałem dla niej 10 piosenek. O! Ale to były piosenki tylko dla niej. Erotyki, rozumiem. Też. Dobrze. I
pisałem sobie piosenki, ale tylko sobie, na użytek domowy. Natomiast opacznie czy nieopacznie, no jednak opacznie, się tym przyznałem się do tego Emolowi, jak już się poznaliśmy. I to już jest rok 2008, kiedy on do mnie zadzwonił i mówi: słuchaj, piszesz piosenki. Jest taki festiwal Smak w Myślibożu. On jest dedykowany autorom, ludziom, którzy właśnie piszą. No to jest dla ciebie, weź przyjedź. I w ten sposób on mnie wyciągnął z domu z tymi piosenkami. Rzeczywiście pojechałem, dostałem trzecią nagrodę od razu. Rozumiesz, wychodzę pierwszy raz na scenę, żeby zaśpiewać swoje piosenki, których nikomu nie pokazuję, tylko rodzinie. I trzecia nagroda. No to dało mi taki wiatr w żagle, żeby płynąć dalej, że te piosenki w takim razie, czemu by ich nie pokazywać? I zacząłem jeździć po festiwalach poezji śpiewanej, piosenki autorskiej i tak dalej. I łowca nagród. No, żebyś wiedział, że naprawdę wracałem zawsze z jakąś nagrodą. O, widzisz. To pomyślałem sobie, czemu by nie nagrać, chociaż tak na pamiątkę po prostu, kilku tych piosenek samemu z gitarą. No, wszedłem do studia, jak nagrałem kilka piosenek samemu z gitarą, to Lica, Robert Friedrich, rzucił taką myśl, a czemu nie całą płytę? Ale to ja myślę sobie, ale jak całą płytę, to czemu tylko samemu z gitarą? To będzie nudne. Wiesz, i jakby powstała taka, ruszyła taka lawina, uruchomiona przez Emola, więc mogę powiedzieć, że dom muzyki w moim wypadku to jest przestrzeń międzyludzka, bo tak, budowanie murów to w ogóle jest też na osobną opowieść, wiesz, partyzancką. To wiele walk. Już nie mówię, ile Emol przyszedł, bo to właśnie on jest tym nie dzisiejszym partyzantem, ale również wspólnie nie jeden bój stoczyliśmy. Natomiast niezależnie od całej tej historii powstawania budynku, sama idea, wiesz, cały czas działała i działa. To są spotkania, to są impulsy, to jest, ja mówię, sprężyna, że dzwoni Emol i mówi: przyjedź do Myśliborza. Wiesz, on niczego za mnie nie zrobił, ale dzięki niemu to, co ja robię, dostało szansę na to, żeby z tym wyjść do ludzi. Nie? Na tej samej zasadzie spotkaliśmy się na jednym z koncertów na rzecz Domu Muzyki. Spotkałem Marka Piekarczyka, którego, wiesz, ja w ogóle byłem fanem TSA też, jakoś tak niezależnie od tego punk rocka, to mi zostało po starszym bracie. Jakby on mnie w tym wychował. No i nagle poznaję Marka Piekarczyka. Niedużo później ląduję u niego w domu w Bochni. Siedzimy sobie, ja gram swoje piosenki. On coś doradza, podpowiada. No i a potem jest płyta, na którą ja go zapraszam i on śpiewa też jedną z tych piosenek, wiesz. To wszystko działa na zasadzie, że ja mówię, że dom to nie są tylko mury, to jest przestrzeń międzyludzka. Tak, te dwie dekady działań, spotkań, integracji, to cały czas funkcjonuje i jeszcze do tego chciałbym wrócić do tych nazw, bo zawsze mnie jakoś zwracałem uwagę. Fajne jest Szumni, Szumowiny, ale Niewidzialność, no to też jest świetna nazwa i hasło, którą też wymyśliłeś. Tak, no chciałem jakoś tak w ten sposób zwrócić uwagę na różne sposoby widzenia, nie? A przy okazji, wiesz, jeszcze się okazało, że to wszystko się tak toczy. Zespół się nazywa Niewidzialność Remigiusza Szumana, bo to był w ogóle początkowo jednoosobowy projekt. A w tej chwili to jest kwartet, przy czym jeden z muzyków, który do nas dołączył kilka lat temu, zaczął tracić wzrok i właściwie teraz już nas jest dwóch, nie?
To teraz proponuję, abyś wrócił do roli dziennikarza muzycznego, prezentera i zapowiedział może. Teraz dla Państwa niewidzialność Remigiusza Schumana i piosenka pod tytułem Bezcenni. Świat, tak bez nas świat nie byłby ten.